Ale ktoś mi lakier zdarł odo. I to przy samej głowicy jakby. Pan się śmieje, jak miał cały lakier. Auta fajne, skończcie już. Mają wszystko oprócz dusz. I gadajcie zdrów do rana. Nie chcę golfa, lecz malczana. Maluchu mój, na zawsze przy mnie stój. Bądź mi jak brat, przemierzmy razem świat. Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Maćkiem, bo jesteśmy kokoszkowy. Nie wiem, jak to odmieniać. Kokoszkowach, kokoszkowy. Kokoszkowach, obok Starogardu Gdańskiego, gazelek Maciej Zinka, G0 Zinek. Go Zinek. Go, a bo to go. Jest O, Go Zinek. Nie, G0, ale można Go. No to ja już teraz wiem wszystko. I to jest Fiat 126P, nie taki zwykły, bo tutaj mamy trochę połączone style, ten styl pierwotnego malucha, patrząc na zderzaki. Tak. Ale coś tu nie jest tak. I chciałbym, Maćku, żebyś opowiedział historię całą tego malucha. Gdzieś tam są powybierane, wiesz, najlepsze smaczki z maluchów pozbierane, tak? Kiedy się wyrzucało chromy, zakładało się plastiki, ten samochód miał plastiki, założyłem chromy. Bo ludzie nigdy nie doceniają tego, co mają. To już w przedszkolu zawsze zabawka kolegi czy koleżanki jest fajniejsza niż nasza. No, dokładnie. Więc to jest produkcja grudzień 97 rok, czyli elegant już, końcówka produkcji praktycznie. A jak go nabyłeś? To był taki strzał, czy to przypadek zrządził? Szwagierka chciała się pozbyć malucha. No to przygarnąłem. No i tak 2 lata najpierw stał, po 2 latach za niego się zabrałem, rozebrany w pył. Jaki kolor miał pierwotnie? Niebieski. Niebieski kolor. Rozebrany w pył, wypiaskowany. Rdzawka go jadła? No, jak go wypiaskowaliśmy, to już to wyszła prawda. Ty nie bądź taki dowcipny, bo taki motorek z takim cylinderkiem jak ty masz, to jeszcze może dziś na złą wylecieć. Jak go głupek eksploatuje. Także z podłogi nie zostało nic, no błotniki, wszystko i tak dalej. No zacząłem szukać części, większość części jest w oryginale jeszcze kupione, Fiat Lancia, pospawane, pobudowane to wszystko. Fotele takie miałeś od razu? Nie, to w międzyczasie szukałem, tak, uparłem się, że fotele mają być oryginalne, czyli Intergrotlin, no i takie też znalazłem, felgi. No felgi piękne. No są. Felgi tak, no jak to się mówi... A to nówki sztuki kupiłeś? Nie. Felgi używane, odrestaurowane, wszystko toczone, ranty. Z przodu w maluchu mam tarcze normalnie, bębny są wyrzucone. Mamy normalnie maglownice zamontowane, czyli układ kierownicy. Tak jak w bisie, bo w bisie dokładnie tak jak w bisie. Są zestawy takie do adaptacji tego, także zostało to zamontowane, tarcze, czyli lepiej też hamuje, hamulce są bardziej skuteczne, chromy pozakładane, ale największą ciekawostką to jest znaczek, który jest z przodu. Znaczek jest z mojego pierwszego malucha z 77 roku. I ocalał ten znaczek? I ocalał, no bo kiedyś się wyrzucało i się robiło maluchy na eleganty. Ten znaczek kiedyś przyniósł mi mój brat, z mojego pierwszego malucha, owinięty szmatkami i mówi, ile dajesz za taki znaczek. No i... A zderzaki w chromie, to ci się udało, to jakieś nówki to sztuki? Nówki sztuki, normalnie gdzieś tam zapasy magazynowe, nieodrastaurowane. I wycieraczki też. Wycieraczki to już są inna gdzieś tam. Bajka. Ktoś po prostu robi, chromuje, tak? Takie rzeczy. Co ty, Citroena udajesz, czy ja? U malucha jest motor z tyłu, nie? Jeszcze z nami nie jest tak źle, żeby nas ciągnąć. Pchać trzeba jeszcze, pchać! Silnik seria? Silnik seria. Gdzieś tam sprzęgło inne jest założone. No starałem się też wszystko oryginalne. Ze sprężynkami? Tak. Żeby tak. Miękko ruszało. Dokładnie. Dokładnie. Gdzieś tam wiadomo, wszystkie przyguby, to wszystko też oryginały pozakładane, gdzieś tam zapasy magazynowe,
jeszcze były. Ja też miałem gdzieś tam dużo, jeszcze po tacie. No trochę tych części kiedyś tam było po tych maluchach. No i tak się odbudowało, tak? Dwa słowa o lakierze, bo to jest lakier, no jest piękny, tak? Skąd taki? No... Po, jak siara, taki plan był? Taki był plan, taki tak, no to jest wszystko jakiś tam plan. No lakier to jest z Mazdy, z palety Mazdy. Czterowarstwowy lakier normalnie. Tak jak Mazda jest w technologii malowana, tak maluch też jest pomalowany. Czyli najpierw tam parę warstw epoksydu, wtedy całe pomalowane na biało. No i później dopiero kładzony lakier, tak? Normalnie w komorze lakierniczej, nigdy nie polerowany, nie poprzecierany i tak dalej. No i tak uchylane już jeździ. Uchylane tylne szyby, tak, też tak, tak było od razu? Taka tak, wersja, uchylane tak? Tylne szyby były, no. No i tak już jeździ 7 lat i nic się nie dzieje. Nie rdzewieje. Jaki ma przebieg w tej chwili? 63 tysiące? Nieduży. Podnieś maskę. Pokaż wlew. Za dużo palisz. Nieduży przebieg. W zeszłym roku się okazało, że zrobiłem nim tylko 700 kilometrów. W tym roku może też tyle. Gaźnik to ci chodzi, gaźnik. To się nie psuje, nie? Nie ma prawa. Na ssaniu od rana. Krótkie trasy, krótkie przejażdżki po prostu, tak? Tu jest ciepło. Jakieś wlepki masz, jeździcie sobie, tak? Coś... Tak, na lokalne tutaj zloty w Starogardzie, na rajdy takie weteranów szos do Wiela. Na Kaszuby w piękne strony sobie pojeździć też. Ale to takie przygodowe imprezy. No. Z synem jeździsz? Tak, synem, syn jest synem. Tutaj, pokażemy, chcesz? Syn, syn. Chodź do nas. Syn. Następca, przyszły następca. Pomagał, mały był, jak pomagał. Chodźcie robić. Bliżej, chłopak. Co, planujesz jeździć tym maluchem, jak zrobisz prawko? Myślę, że tak. Już jeździ czasami. Już się uczy. Już się uczył, także już ma pierwsze kroki za sobą. A kręcą cię warsztatowe tematy? Pomagasz? Działacie razem coś? No czasami. W okazji tak więcej przychodziłem do taty właśnie do warsztatu. Gdzieś przy elektronice pogrzebać. Przy sterownikach, programatorach. Może przyszły informatyk. Tak, pewnie. No słuchajcie, takie czasy. No ale ktoś mechaniką też się musi parać. I wiecie co? Ja pierwszy raz w życiu słyszę, żeby motor gadał. Wigilia była. No tak. Szykujecie jeszcze jakieś auto oprócz maluszka? No jest projekt rozpoczęty. G1 Zinek. Mercedes, beczka tak zwana. W123 Coupeja. No ale na tą chwilę jest rozebrany w pył. U blacharza czeka na piaskowanie. Wczoraj została zakupiona galanteria, czyli chromy. Udało się zakupić, ale to jeszcze jest projekt na najbliższy rok. Miejmy nadzieję, że się uda. To jest sezon trzeci LPG Majstra. Pokazuje coraz fajniejsze samochody, coraz fajniejszych ludzi. Więc nie powiedziane, że w sezonie czwartym albo piątym nie spotkamy się razem z Mercedesem. No. To tak samo. No, także tu paru jeszcze mam gazowników kreatywnych, którzy robią też fajne auta, szykują. Nie będę teraz zdradzał jakie. Coś jeszcze powiemy o maluchu ciekawego? Chyba wszystko zostało powiedzone, nie? Mały samochód, mało opowiadania. Dobra, mówcie głośno. Jakie macie żądania? Słucham. Zdejm mi tłumik. To... Żebyście środowisko zatruli? Nie, no. Nie ma dużo tutaj. Wybieracie nie się gdzieś na dużo. Jakąś imprezkę? Na przykład jeszcze w tym roku? Nie, już raczej pod Łodzi kolderkę. W Łodzi był zlot maluchów. Dopiero w ten weekend był zlot maluchów w manufakturze. No tak, słyszałem. Nie jeżdżę tak daleko. Nie wypuszczam się gdzieś tutaj. Jeżdżę tutaj po Kociewiu, trochę po Kaszubach w okolicach, ale gdzieś tam dalej się nie wypuszczam. Ostatnio chcieliśmy jechać do Sopotu, ale jakoś pogoda nie dopisała, a w deszczu maluchem szkoda jeździć.
No szkoda, jest piękny. Także słuchajcie, dajcie lajka dla malucha, bo to wszystko zasługa chłopaków i w tym odcinku się żegnamy. Do zobaczenia. Cześć. Na gazie.